Widzowie, jak możecie zobaczyć, my już jesteśmy na skoczniach i dokładnie mamy 3 rundy i wraz z Ewelą będziemy rywalizować, kto skoczy dalej, oczywiście na motorach. Jako pierwsze będziemy zmierzać się na najmniejszej skoczni. Jak widzicie, mamy tam różną punktację. Oczywiście każdy celuje w sam środek, bo tam mamy najwięcej punktów i jest to najłatwiejsza skocznia. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, wygrywa taką broń. Później mamy tutaj taką emeczkę. No i tutaj na trzecim miejscu mamy najgorszą broń. Oczywiście wy pamiętajcie o łapce w górze, jak lubicie takie odcinki, o subskrypcji naszego kanału. No i co najważniejsze, o wpisywaniu kodu Ewela w sklepie. I wszystko polega na tym, że jak trzymamy im dłużej spację, to tym wyżej się wybijamy i dzięki temu możemy zalecieć. Ej, no, ja zapomniałem powiedzieć jeszcze o tym, że są podmuchy powietrza. Przechodzimy teraz do mojego drugiego skoku. Ja wskakuję tutaj na motor. Trzymajcie kciuki. Teraz polecimy gdzieś bardziej do lewej strony, żeby mnie tu, bo tu są takie ukryte podmuchy w niektórych miejscach. O, jak widzicie. Ja cię kręcę. Dobra, przynajmniej... Okej, to się popisałem. Dobrze, że Rafał jest jako pierwszy, bo ja teraz nauczę się na jego błędach i wiem teraz, że właśnie tam na środku są te podmuchy. Ja mam teraz trochę inne podejście, ale nie powiem ci, o co dokładnie chodzi. Po prostu lecimy i lecimy na stówkę. No, jest! Dobra, ej, 70 punktów. Ja sobie tutaj odpalam motorek, restartujemy. No i tak, Rafał, tutaj zobaczmy. Kierowanie, shift, a podskakujemy na spację. Czy ja muszę w ogóle podskakiwać? Ja nie muszę podskakiwać, ja po prostu jadę. I tu się wybiję i patrzcie się. 70, Rafał. Czyli Ewela ma już tyle, ile ja mam za 3 skoki, świetnie. Czyli wystarczy teraz, że zrobię drugi skok fajny, no i wtedy już wygrywam. Także nic mi nie pozostało, tylko zrobić to samo, czyli nie skaczemy, wybijemy się tutaj z tego. Teraz trochę, aj, teraz się nie da już poskoczyć, ale... Ej, to wygląda jakbym leciała na stóweczkę, ale co na 70. Muszę jakoś się wybić, czyli jedziemy tu i dopiero tu się wybijemy. Dobra, wydaje mi się, że jestem wyżej. O nie! Wyskoczyłam niechcący z motoru, ale ja nie wiem, jak to się stało. To ja ci zrestartowałem. Jako, że ja zająłem drugie miejsce, trzecie miejsce dzisiaj ma to. Zróbmy tak, że drugie miejsce będzie mogło sobie wybrać. Albo nie, inaczej. Zróbmy tak, że pierwsze miejsce będzie mogło sobie wybrać, a drugie zawsze będziemy musiało mieć to. Także Ewela, wybierz sobie, co wolisz. No to ja oczywiście biorę tutaj pompkę, no bo tu będziemy jeden na jeden walczyć, więc pompka bardzo się mi przyda. Lecimy teraz z drugą rundą i w drugiej rundzie do wygrania mamy złotą pompę, mamy tutaj skara oraz mamy pistolet złoty. Mamy 3 motory gotowe. Ewela, zaczynaj teraz ty. I teraz Rafał nie dodał, że tutaj mamy razy 2, więc fajnie by było tutaj trafić. Ło, jeszcze chciałam się popisać i bym jeszcze, wiecie, źle skończyła. I tutaj się wybijemy. Zobaczmy najpierw, gdzie dolecimy. Ale tu idzie pięknie! Prawie 200! To ja ci odrodzę motor w takim razie, proszę bardzo. Ej, tak szczerze, to tutaj dobrze mi bardzo poszło. Teraz fajnie by było razy 2, czyli pasowałoby jechać bardziej w tą stronę. Ej, panie kapitanie! I tutaj, i tu się wybijemy już od tego. O, o, o! I powinniśmy gdzieś tam wylądować. Patrzcie się! Ach! Mamy 60, czyli mamy 90, Rafał, i 60. Czyli razem 150. Został mi ostatni skok, no teraz pasowałoby razy 2, ale nie wiem, jak to zrobić. Może tak, tak. I tu. Co to się stało? Rafał! Co to się stało? Ty to widzisz? Ja tutaj nic nie widzę, ja w ogóle ciebie nie widzę, ale ja nic nie klikałem, jakby co. Ewela ma razem 150 punktów, zobaczmy, co uda nam się tutaj trafić. Trzymajcie, widzowie, kciuki. Ja się wybiję tutaj maksymalnie na... O, dobra, zróbmy tak. I będzie... Ej, no ja nie mogę. Ale czekaj. Ej, ja jestem jakiś, nie wiem, co tu się dzieje. Ja ani razu nie trafiłam na ten podmuch, ale tak szczerze, tutaj na tej planszy jest do zrobienia 200, bo ja byłam o krok, a nie wiem, czemu tego nie powtórzyłam. Wsiadam na motor i... Wiecie co? Jakby to zrobić, żeby... Może w ogóle nie podskoczę. Zróbmy tak, że w ogóle nie podskoczę. Wybiło mnie... Tu może być 200. 90. Ja zrobiłam tak samo i jednym kołem właśnie byłam na 90, a jednym na 200. Także tutaj wydaje mi się, że jakbyś powtórzył, to może by było 200. Dobra, lecimy jeszcze raz to samo. Tak jak Ewela mówi, 90 punktów. Musimy lecieć bardziej tak na środek. I czy przebijemy Ewelę? Nie ruszam nic. Aha. Musisz przejść... Patrz, i odbiło mnie. Nie wiem od czego. Od czego... Od czego tak się stało? Czyli ja mogę sobie wybrać tutaj broń albo z pierwszego, albo z trzeciego miejsca. Mam już pompkę. Ej, nie wiem, czy zabrać pompę, czy to, Rafał, dorać. Co byś zabrał? Jak masz dwie pompy, to chyba bez sensu ci pompa, nie? Dobra, to pompę tutaj wyrzucam. No mi został skar, więc mam MK i skara. Ej, dlaczego ja przegrywam dzisiaj? A, bo w ostatniej rundzie do wygrania mamy takie rzeczy jak... pompa,
airbag i airbag latany. Ej, czy chcesz skakać pierwszy, czy ja mam pierwsze skakać? Jako, że znowu przegrałem, to może ja skoczę, co? Jako... chyba, że wolisz. Ja ci tutaj po prostu pokażę, jak to się robi. Ja tutaj skoczę i tutaj mamy minusowe punkty, więc to jest najgorsza runda i ja bym tutaj pojechała na sam początek prościutko, odbiła się na samym końcu, nie skakała tylko od tego i trafiamy, tylko możemy w minus 100 trafić. Jezus, stop, przez 60, a już się bałam, że minus 100 będzie. Zróbmy tak, że będziemy jeździć co skok, dobra? Ile miałaś punktów? 60. Żebyście tutaj do końca nie wiedzieli, kto to może wygrać, bo Ewela może nie trafić ani razu w tarczę i później ja trafię, wiecie. Także teraz mój skok i zobaczmy. Dobra, da się jakoś wyhamować w powietrzu? Ej, 60. Ewela, u ciebie jak było? Też było 60. Rafał tutaj mówi, że ja niby tutaj nie trafię, a ja już przecież bardzo ładnie trafiłam. 60 to nie jest taki zły wynik. Lecimy drugi raz. Ja tutaj teraz próbuję różnych, wiecie, różnych akrobacji. Teraz robimy sobie tak. O. I teraz na... Ojej, tutaj jakaś kolizja prawie była. I na samym końcu na czubeczku. O. I patrzcie się, 300. Stop. Dobra, znowu 60 mamy, czyli razem 120. Ja teraz lecę razy 10. Ja tutaj trochę oszukam system. Zobaczcie, jak my to zrobimy. Uwaga, 3, 2, 1. I wydaje mi się, że... Ej, lecimy teraz tutaj. Jest to razy 10. Ja mam 120 razy 10, by było fajnie. Więc zobaczmy, tak. I tak, wyskoczmy. I patrzcie się, może się uda. Oj, za blisko. Mamy 140 punktów, więc jest jeszcze szansa, że Rafał to przebije, ale mam nadzieję, że zrobi tak jak to za pierwszym i za drugim razem. Dobra, razy 10, jeszcze raz to robimy. Jedziemy dokładnie w tamto miejsce, wybijamy się. Ej, co to jest za oszustwo? Dlaczego mi nie wybiło znowu ze skoczni? Nie wytrzymam. Ej, czyli ja mogę sobie wybrać broń. Wybieramy sobie tego RPG-a. No to mi została rakietnica sterowana. I teraz tak, kto pierwszy z nas zrobi 5 fragów, wygrywa ten odcinek. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, wystrzeliłem teraz. Czas start. Kto pierwszy zrobi 5 fragów? Ewela, uważaj tam. Jest! Dobra, mamy cię. Wow. Ej, czemu tam nic nie trafiło? To jest jakieś oszukane. Ja. Jezus, czemu tak długo? Na IQ teraz Ewelę robimy, patrzcie się. Czemu ta pompa tak wolno strzela? To jest w ogóle niesprawiedliwe. Dobra. Dobra, mamy to. Gdzie ty jesteś? Ja ci nie... Ja myślałam na początku, że jesteś za moimi plecami. 4-2 Ewela. Idę do ciebie. Dobra, mamy cię Ewela. Mamy to! Pamiętajcie oczywiście o naszym kodzie Ewela i wbijajcie na ten film.